Siemaneczko, cześć i czołem, Czeski z tej strony i gramy dalej w Fontannę Młodości. Płyniemy dzisiaj. Bardzo, bierzemy łódeczkę. I płyniemy dzisiaj na wyspę Cooper. Cooperową. A, tylko muszę... ja muszę tutaj. A nie mogę od razu do tamtej wyspy się doczłapać? I co, będę musiał dopłynąć, tak, ten, tutaj? No do tego miejsca, gdzie ostatnio też by tam dopłynęliśmy, bo tam była fajna taka plaża, żeby ten się umiejscowić. No i tam od razu byśmy mogli teraz na lewo się udać, bo tam było takie wejście tam między takimi skałami. I szukać teraz, że obozu. Obozu naszych kolegów dawnych z wyprawy w poszukiwaniu Fontanny Młodości, ale też możemy szukać miedzi. To będzie dla nas przełom, coś mi się wydaje. Przełomowe odkrycie. Może w końcu będziemy jakieś narzędzia z miedzi mogli robić, broń z miedzi i co? I idź. O, i to właśnie, i gdzieś tu. Cyk. Płyniemy. Mamy kawusie, mamy mięsko załadowane. Tak więc mam nadzieję, że to nam będzie starczyć na... Właśnie, to tu jakoś tak. Te skały muszę wpłynąć tutaj. O, tam dokładnie było to. A nie ma jakiegoś silnika parowego do tej łódki? To chyba jeszcze nie te czasy, nie? Tak jak i lodówki. Jakieś kurde góry widzę. Inne bajery. Skończenie. Widzę, mi siada na głowę. A nie, to jest tylko jakaś skrzynka. Myślałem, że to książka sobie pływa tutaj. Co by była dosyć... O, byśmy mogli później tutaj wrócić, na przykład skoczyć z tej skały. Siup do wody. I do naszej łódeczki. A tutaj będą te jaszczury takie biegały. Mam nadzieję, że jeszcze się nie odrodziły. Za bardzo. Fishing spot. You have left fishing spot. Ja nie jestem żaden left. O. Już słyszę. Jakiegoś... Co to? O, to nam się przyda. Jest ten. To tam na mnie arczy. Uhuhu! Tak jest. Proszę się mnie tutaj... Proszę się... O ty gnoju. O ty gnoju. O ty gnoju. I co teraz? Kurde ty. Myślisz, że co? Taki cwaniaczek z ciebie? No. Leżeć. Gdzieś tu jeszcze strzała moja, której nie trafiłem. No dobrze. Ale tu mamy kawusie, których mamy sporo. Mamy tu też anonę. Ale przede wszystkim to ja bym chciał dzisiaj pójść tutaj do góry. I tutaj mamy living water. Tutaj też w sumie. Dużo tu tych jaszczur jest. Trzeba będzie uważać. One są dosyć agresywne. Kamień nawet. I tu. Chodzimy. Cut down. Cyk. Ma tutaj. Zatnijmy te krzaczory, żeby można było wejść sobie.
A, widzę cię. Wydaje mi się, że co? Że cię z nim... O, widzę cię. Dobra. Myślisz, że co? Cwaniaczek z ciebie? A tu taki kamień. O, może weźmiemy, bo może będziemy coś naprawiać po drodze. Uuu, to jakieś kaktusy tutaj są. Można je ten? Bez? Piece of cactus. Bierem. Zobaczmy, co to w ogóle... Cóż tak, co to można robić z tych piece of cactus. Alkohol z kaktusa. Niam, niam. Piece of scrap. No dobra, to już wiemy, z czego można robić alkohol. Tylko nie wiem, czy ja mam zbierać to na ten alko, czy tak? Może poczekamy. Z drugiej strony, czy to waży dużo? No, trochę tak. Nie, chociaż nie waży dużo. Ale nie chciałbym się też zapełniać teraz. Oho, biegnie. Dobra. Uhu! Dobra. Dobra. Piu. Bierzmy. Muszę doprawić sobie nożyk. O, ta skóra z jaszczura. Mam tutaj, proszę bardzo. Wypadnie w tym momencie. 69 metrów. Tam też. Tam jeszcze jakieś książki. A to gdzieś na dole jest w ogóle. To pewnie... Jakieś jaskini, dobra, ale to muszę być. A co to? Nic. Gunwo. Tu gdzieś jest. Living water. To tutaj leży coś. Jakieś grzybki, co to? Pirit. To już kiedyś raz znaleźliśmy, to jest tego można zrobić jakieś. A te grzybki? Teraz zbieramy. Może przydadzą. Dead tree. To takie rzeczy. Wiecie, bo tu jest gdzieś niedaleko Living Water. O, dzień dobry. Mamy to. A to? Nic. Żeby gdzieś iść dalej. Oho. Cześć, jaszczura. Chodź. Dobra, łatwo. Chodź. Łatwo. Czy ja bym, kurczę, zbierajmy ty jeszcze te, póki mamy miejsce też w plecaku. Wiesz, to też nam się zaczyna pomału kończyć. Widzę, są nawet ananasy. Tam strona mi pokazuje jakieś ciekawostki. O! O! A ty, to wąż. Wąż. Pa, wąż. Coś ci pokażę. Widzisz? Sztuczkę ci pokażę. Nara. Dzięki. Dobra, ja go skóry nie zbieram. Żeby mnie tu coś nie zaatakowało nagle. O. Nawet tutaj do suszenia. Tu nawet są te. Całkiem. O, tak. To poproszę.
chętnie zeskrapuje. Znaleźliśmy obóz. O, i nawet ognisko. Mamy tutaj mają te ognisko. Tak de facto to można by było się tutaj urządzić. No zobaczcie, tu są wszystkie fajne rzeczy. I nawet... To chętnie pozbieram. Bo tych włóczek nigdy za wiele. Tak, poproszę. O, mamy kolejny pamiętnik. Juan Leona. Mapa. A, czyli tu jest obóz, a tu jest kopalnia, gdzie będziemy mogli sobie wydobywać miedź. Okej. I kolejny pamiętnik. Ponsa de Leona. The storm took the lives of many members of the San Cristobal crew, including the captain. But the ship reached the final destination of the expedition. Instead of the island, the sailors found an impassable chain of rocks and dangerous currents. They called it the Bimini Belt. After unsuccessful attempts to pass the Bimini Belt, the ship was badly damaged and in need of urgent repairs. First Mate Fernan, who had become the new leader, decided to stop near one of the large islands. Fernan organized the construction of a temporary camp there in order to find resources to repair the San Cristobal, as well as to search for other survivors who could be on the islands nearby. A few days later, the survivors arrived themselves. Juan Ponce de Leon was accompanied by sailors from the Santa Maria. Once again, the commander encouraged his comrades in the success of the expedition. During the assembly, Fernan showed pieces of copper ore that had been found on the island. If enough copper could be found, it was possible to repair and strengthen the San Cristobal and continue the expedition. The crew decided to go in search of copper ore deposits. The next morning, Fernan Delgado and Juan Ponce de Leon, as the most experienced explorers, left the camp. Hmm. I przybył tu Juan, ale wcześniej tam ten pierwszy majtek tutaj wszystko urządził. Juan Ponce Leon. Ekspedycja Fontanny Młodości, 1513 rok. San Cristobal. As reached the back island. We saw the gravel. San Cristobal lost in the fog before the storm. A że San Cristobal się to był ten, który się zgubił na początku. I oni dopłynęli tutaj do Arafę. Nie na logo Bimini Belt. Nazwali. Niełatwo jest przekroczyć. Kreset with skills. Dobra, czyli oni tam przepłynęli, bo mieli skillowego kierowcę. Beside a strange temple building. A, że zauważyli jakiś dziwny budynek świątynny. Tak, tak, tak. Fernan tutaj zorganizował sobie kampanię. Pomagali, znaleźli miedź na tej wyspie. Okej. Okay. Tylko teraz, właśnie, czy ja miedź w ogóle, to ja nie będę, jak tyle tego wszystkiego biorę po drodze, że ja miedzi nawet nie będę mógł chyba unieść. Ale tu jest jeszcze jakaś książka, widzę. Tyk. Co to jest za książka? Do reperowania, do naprawiania. Chętnie. Tam, o, a tam u góry jeszcze coś jest. Zaraz się przejdziemy, tylko jeszcze tak patrzę. Czy jeszcze czegoś tutaj nie ma? Tam u góry coś jest, no, faktycznie. Tu jest w ogóle jakiś piec, ale go nie mogę wykorzystać ani rozebrać. A tu nie było. O, tam coś jeszcze jest. Daleko, daleko. Ale w pierwszej kolejności tam... Jezus! Pierdzielone...
Patrz, pokażę ci sztuczkę. I kurde, łajzo jedna. W ogóle to... Mi się pić chce strasznie. Napijmy się. Dopijmy tutaj. A to dlatego, że tu gorąco jest. Już sobie ten... Kurde, poisona dostałem. Lekkiego. Search the hills. A, to było to. Search the hills. Okej. Okay. Gdzie mam włócznie? O, mam. Put on shoulder? Nope. Oh no, co? I need copper ingot. I potrzebuję... New goals. So we, nasi astronomi i nawigatorzy Diego Nunes podążyli do wyspy z koordynatami takimi, gdzie wiatr ich zdmuchnął. Best place to compose a wind rose. Wolontariusz zeksplorował wyspę z pokrytą mgłą. Koordynaty takie. I zaraz obok. Understand the funk never left. And the... Znajdźcie mnie? Nasz alchemik poszedł do wyspy, która tam deszczem się pokryła. Koordynaty z... A, to jakieś koordynaty wszędzie są. Okej. Okay. Rozumiem, że ja będę musiał te koordynaty wyliczyć, obliczyć. Find the Cooper Mine. No dobrze. Cooper, nie Cooper. I widziałem tutaj takie też drzewo, którym byśmy mogli chyba zrobić. Ciemno się zaczyna robić. Chyba, że, czekajcie, a ja nie mógłbym zrobić tutaj też mapowania? Mapping. Spróbujmy. Aha, jest za ciemno. Za ciemno. No, rzecz, zejdź noże, chłopie. To w ogóle jest. A, to są te zwykłe liście. Tylko, że tutaj gdzieś widziałem łóżko było, nie? O, właśnie. Ja bym tak do rana tylko chciał. O, 9 godzin może być. Idźko. Zacznie nam też, kurczę, schodzi szybko picie, nie? To mi się nie podoba. Tam jakiś ptasior lata. Spróbujmy tutaj zmapować. O. 2 godziny mapowania, Jezus Maria. O, tu jest jakieś kolejne do drzewo do mapowania. Okej. Okay. Ale to musiał na dole, to nie. A, tu jest te drzewo do mapowania. No właśnie, widziałem je gdzieś, ale nie pamiętałem gdzie. Zjedz se. I tyle. Ale to pozbierajmy sobie może grzybków. Tyk. Coś słyszałem. A to. Witaja. Słyszę. Chyba. No chodź. Pytam ty. A tu jest. Łajza się kryje w tych. Mam cię. Mendo jedna. Nie uciekniesz przede mną. Czekajcie, bo tutaj tak... Jeść. Niebezpieczne. Całkiem
co to? Grzybek. Możemy patyki zbierać. Znaczy, teoretycznie można by było sobie zrobić tutaj bazę teraz na tej drugiej wyspie. To w tym obozie. Tylko, że znowu teraz to jest taki motyw, że znowu by trzeba było budować wszystko od nowa, nie? Dobra. Mapping. Trapping. Pissing. A, tutaj jest, dobra. Jaguar! No, tu jakiś jest kolejne te, do panka. Aloes tutaj jest też. No dobrze, ale to musimy stawić czoła jaguarowi. My nie damy rady? Wytrzymaj piwo. A nie by było jednak też trafić na jakieś. A właśnie, a te tutaj one nie dają nam nawodnienia? Nie, to w ogóle nie daje nawodnienia. Ani jedzenia. A my jesteśmy na pełnym księżycu. Jakby nie patrzeć. No nie, to nie jest dobry. A tam musimy iść. Nie, już mnie tutaj na mnie grzesz mordę. Nie chcę z tobą walczyć. Nie sycz mi tu. Ja tutaj idę tego. Szukać jaguara. O, tam węża słyszę. I nawet widzę. Oj, błąd. Łajzoty. Wiecie, jakbym tak ominął to. O, elegancko. No dobra. I gdzie jest teraz pan jaguar? Tam jest jakiś skarb. Pewnie prowadzi nas to w objęcia jaguara. O. Słyszę, tam widzę nawet. A gdzie jest ten? Tam jest. Chodź. Dobra. Ty mendo. Tam cię. Dobra, i tam gdzieś jest pan Jaguar. O! Pan jaguar się pocił. Znaczy, ja się spociłem w sumie. Jaguar tendons. Daj mi to. I to też bardzo chętnie. Kości, mięso. Mięsa może. Dobrze. Ojej, będę musiał coś powyrzucać. Idę sobie na prawianko. Za dużo chyba sobie jedzenia też zabrałem na drogę. Po co ja sól w ogóle ze sobą zabrałem? Ktoś mi to odpowie? Weź wyrzuć ten kamień. No trofeum to ja muszę. Z pana jaguara. Właściwie to te mięso też powyrzucam. Jak sobie będę chciał jeść jedzenie sobie upolować, to sobie upoluję, nie? Dobrze. Zobaczmy. A, tabliczka. Tam są kolejne te jaszczury, ale to nie tym chcieliśmy zainteresować, tylko tutaj. Uuu, jest. Tylko nie mamy kilofa, nie? To jest takie. Czyżby kolejny ten filmik?
Juan Ponce de Leon and Fernan Delgado found an ancient copper mine in the depths of the island. The explorers were about to start mining the ore. When a huge beast jumped out of the bushes and rushed to the commander, the conquistadors had never seen such a ferocious predator before. Fernan did not hesitate and struck the animal with a well-aimed shot. His quick response is the only thing that saved Juan Ponce de Leon. With the beast defeated, the friends filled a cart with copper ore and returned to the camp. The sailors were able to use the ore to forge strong patches and reliable tools to repair the San Cristobal. The ship and four small boats were soon fixed and ready to sail. This time, Juan Ponce de Leon decided to act for sure. The commander organized several search parties to study the nearby islands and their weather. Knowledge of the region was to help the sailors make their way through the Bimini Belt. I found a list of places with coordinates where the search parties and the commander himself had gone. If I can determine the coordinates of the island I am currently on, I could draw a map and then figure out where to sail to find Juan Ponce de Leon. Tablet. O, już widzisz, już w tamtych czasach mieli tablety. Katedra będzie odbudowana ku pamięci Hernana Delgado, który uratował życie kapitana Juana Ponce de Leona. Moje życie. Ancient Mine Restore Damage. Czyli odbudowali statki i teraz my musimy sobie zrobić mapkę na podstawie tych koordynatów, które tam mieliśmy. Żeby wiedzieć, kurczę, tylko teraz nie mam lafa, nie? Aja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 j. Bo przecież kto by się domyślił, że Long Handle. Big Branch. I kamień. No moglibyśmy to zrobić, tylko potrzebujemy Big Branch, które są tutaj. O! Teoretycznie jesteśmy to w stanie zrobić. Select Harvest. Tanko, czy to mi da... Też mnie nawadniało, ta roślina. Dawała water. Dobra, syk, to zjedzmy. Dobra, to teraz potrzebuję, no i jeszcze się pociachałem niechcący, potrzebuję Big Brancha. Kurde, będą ty, ja ci kurde dam ty, a masz, nie będziesz na mnie syczał. Big Branch, gdzie ty jesteś? Słyszę cię. No, chodź. A, tutaj jesteś. Widzę cię. Dobra. Bo ja już ledwo żyję. Tak w ogóle. Kamienia będę też potrzebował, którego wyrzuciłem czas temu. Ale dobrze. Weźmy sobie jedną Big Branch. Zróbmy sobie ten, to. Potrzebujemy teraz kamienia. A tu mamy, ale chciałem taki wykorzystać kamień, który już nie masiv, ale dobra, nie, no, trudno. Jakby, jak jest masiv, to zrobimy sobie cztery mniejsze kamienie. Pickaxe. Dobra. Zrobione.
Tylko teraz tak. Będę musiał wyrzucić na pewno te kamienie. Dużo waży? Nie. To też nie. Najwięcej waży te żarcie. Tak naprawdę. Którego wziąłem. Mogłem sporo zostawić sobie jeszcze w tym. Lamp oil to sobie wziąłem, żeby... A, w ogóle to może kawusie napijemy się, bo ona dużo nawadnia. Tak de facto, to z tym nawodnieniem to u nas cienko teraz już. No ale... To jest najważniejsze, żeby teraz trochę... dobra, przeszedłem. Tutaj. Cooper. Najważniejszy jest teraz. Już będzie ciężko. Ale przynajmniej... Blueprint... O, co, już? Tak się aż... O! Albo dwa wziąłem, dobra. Nieważne. Nieważne. Ale co tam mamy w craftingu? Zobaczmy. Clay. Mold. Cross for crossbone? Czy my możemy kuszę zrobić? Cooper Eagle. No to jest ważne dla nas. I co tu jeszcze? Mi tu odkryło tu. Smelter. To będziemy nawet mogli zrobić w domu. Dobra, tylko że teraz najważniejsze. Kurde. Ha, lipka. Co brać, czego nie brać? Strzały. Wiecie co, będę musiał sobie zrobić tutaj rundkę chyba. Po prostu. Nie, muszę wyrzucić na razie to. Te wszystkie strzały. Będę musiał się po prostu przebiec tutaj kilka razy. Natomiast... Czy ja bym mógł tu... Nie, bo tu są skały. Teraz zastanawiam się, czy gdzieś bliżej też mogę się rozłożyć. Tak to powiem. Żeby bliżej było do stateczku. Naszego. Już z drugiej strony, jak przebiegnę tutaj i wpływa ten tasior, tam coś też jest. Tu na wprost. Tu. To myślę, że też będzie fajnie. A co to? Piryt? O. Proszę mnie nie atakować. Dziękuję za współpracę. Craft a Cooper Eaglet. No i z drugiej strony tutaj teraz by było fajnie mieć bazę. Tak? Ale z trzeciej strony... To co ta za... Byłaby frajda. Robić kolejną bazę. O, teraz mnie tu pewnie pogryzą skorpiony albo jakieś kolejne te jaszczury. Przebiegłem. No i tego nie zabijałem już tutaj gdzieś. Gdzieś też powinien być te ananasy. Czy ja bym chciał ananasy? Ja chcę teraz dotrzeć do statku i wszystko przełożyć. Próbujemy, żeby jak najmniej ze sobą mieć. Z drugiej strony też przydałoby się pićku. Ale pićku, bo my tak... No, słabo tutaj z pićku. Chyba, że...
że te o to tutaj nam dodaje nawodnienie. W sumie nie pamiętam. Anona. Zbierajmy. Trochę tak. Trochę nawodnienia dało. Ciema żółw. Dobrze. To teraz przerzućmy, co w sumie da radę przerzucić. Killów nie, killów potrzebuje. To. Może byśmy sobie pozbierali też tych kaktusów, żeby później robić alko. Gdzieś tam. I będzie szybciej. Cyk, 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 sól. Siekierę też. To jest ciężka. A, to możemy się uzdrowić. To jest też fajne. Czy ja bym chciał jeszcze... A nie, to tak nie zajmuje aż. Taki nie jest ciężkie. To nam nie liczy się do tego też. Do... Właśnie, czy to... A, czyli to, co mamy tutaj, to się nie liczy nam do udźwigu. No dobra. Aczkolwiek, to bym zrobił w taki sposób. To bym tutaj przełożył. Zobaczcie, ile mamy miejsca w tym momencie. Sporo. Dobra. Lecimy w takim razie kopać. A tu mamy jakiś ten? O nie, pająk, odejdź ode mnie. Nie, tu mam tylko te. Ale trudno się mówi. Ale za to ananasa bym jeszcze tutaj gdzieś spróbował zebrać. Wiecie, gdzie jest ten ananasowiec? On gdzieś tu powinien być. Tu, o. Jest? Nie, jest ananas. I co? On sobie chyba się rozpalił tutaj. Znaczy w sensie rozpaliłbym o to coś. Żeby mnie lepiej mogły inne... O, jest ananas, dobra. Select. Cyk. Pineapple Studies. To możemy z tego zrobić, z pineapple. Cannonball Fluid, alkohol i możemy jakiś zrobić ten, ale ja tylko chciałem sobie to zjeść, żeby się nawodnić. Dobrze. No to co? Biegniemy. Bo... Chyba weźmiemy cały teraz, mam nadzieję. Uda nam się zabrać całą miedź. Albo nie mieć. Jeszcze ptasior taki lata. Ale to... Chcemy się rozejrzeć. Tam na dole jeszcze jest, tak? Tym to wiemy. Ale to jest tam blisko. Tyk. Dobra. Te drzewo, co to tutaj zbadaliśmy, tak? Tak, tu zrobiliśmy mapkę. Tak, na tym drzewie przecież robiliśmy. A, i tu jest już miejscówka z miedzią. Tak więc łatwo. I z panem Lampartem. Lampartem, Gepartem. Zwał, tak zwał. Ładnie przyszliśmy, dobra. Przynajmniej to nam się udało. No, miedź... Bym chciał wyciągać O, jest tutaj, jeszcze leży. Wyciągać bym całą chciał. Ojej, to się zmęczę tym. No dobra, trudno. Myślę, że i tak warto wyciągać całą miedź, żeby mieć na przyszłość. Spać mu się zachciało tutaj. Znaczy w sumie generalnie to mogę się przecież przespać w obozie. O, widzę skorpiona, jak biega. Nie dam się robić. W sumie to byśmy mogli się tutaj przespać w
Tylko, że minus jest taki, że tu w ogóle dużo tu kości leży wszędzie. Cicho. Minus tu jest też taki, nie wiem, taki może z godzinkę, dwie, o, żeby chociaż tylko... A w ogóle to tam zgaś mi tutaj. Czy mamy tu coś jeszcze takie, coś... Cicho. Wąż. A, pokażę ci sztuczkę. No. Dobra, no na pewno trzeba będzie tu jeszcze wrócić na tą wyspę. Kiedyś. Nie wiem, czy to tędy? Tędy się wraca? Tak. Kiedyś wrócić. Nie wiem, czy kurczę, jeszcze bym tak się sobie... Zbierał te, zrobić z nich alko. Może alko też będzie potrzebne. Dobra, starczy. Bo ja zaraz zdechnę z pragnienia. A musimy jeszcze dotrzeć do domu, nie? Bez pragnienia. Kurde, te kawusie jednak by się przydało więcej ich porobić. Kurde, na bawoła bym jeszcze zapolował. Tylko pytanie, czy te bawoły... agresywne. Mamy na przykład jednego, nie? Najwyżej będziemy spierdzielać. A, on już spierdziela. Dobra. Nie, 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 nie. Odejdź ode mnie. Odejdź ode mnie. Panie bawole. Ja żartowałem. Już. Okej. O-o. O-o. No to obudziłem w nim prawdziwego zwierza. To jest w ogóle mój worek. To będzie dla mnie bieg? Nie. Puh. Dobra, take all. No dobra. Są na pewno agresywne. Dobra, chodź tu. Dobra, mamy to. Mamy cię, kurde gnoj, będziesz mi tutaj groził. Dawaj roga. I ścięgna. Ile skór. Dobra, czekaj chwilę. Dobra, weźmy sobie to. Weźmy sobie to oczywiście. Weźmy sobie to. Mięsko. Na razie więcej nie mogę. Ale z tego wleci, kurczę, zasobów. Takiego bawoła. No ale jak mi nabił na róg. To też swoje zrobił, nie? Dobra, potrzebujemy na pewno naprawę. Rogi. To. To. Weźmy nawet jeszcze sobie dwie naprawy, może zróbmy. A czy materiały, żeby zrobić sobie dwie naprawy? 60, kurczę. No będę musiał sobie zrobić nowy nóż. Całkowicie nowy. Bo ten to już taka lipa. Ale zobaczcie, ile skóry. Ile mięsa. Nie, no to całkowicie udana wyprawa. Skórkę.
Trzeba miejsca na to. Okej. Jeszcze bym mógł sobie też oczywiście glinę pozbierać. A, nie pozbieram, bo nie mam łopaty. Dobra. Trzeba pamiętać następnym razem glinę, łopatę zabrać. Kurde. Co jeszcze? No to? Mogę znaczy z tym coś zrobić? Chyba nie. Tutaj kawusie. I będziemy robić kawusie też na następny raz. Dobra, to co? Skakujemy. Do domu. Wyprawę oznajmiam, że była udana. Na następny raz naprawdę muszę wziąć więcej kawusi przygotowanej, bo kawusia dużo daje nam nawodnienia i energii. Więcej kawusi, ale to też bym musiał sobie te suszarki sobie powiększyć do 3. I można nawet drugą zrobić. I kurczek, ten kawusie. Zapas jedzenia, ale jedzenia też muszę zostawić dużo w tym statku. Dzień dobry. O, level. Oho. Pićku mi się chce. To się napij. O, proszę bardzo. I od razu lepiej. Tyk, tyk, tyk. Tu gdzieś jeszcze mięsko było. Eat. Tyk. I przede wszystkim... Syk. Chociaż nie. Teraz się nie ruszę. Przede wszystkim to może to. Bo tu potrzebuję młotek teraz. Gdzie jest młot? Tu. Dobra. Młot Tora. Daj, cyk. Kolejne trofeum zdobyte. Haha. Moja kolekcja się powiększa, proszę bardzo. Dobrze, to myślę, że przede wszystkim trzeba tą kawusię suszyć. Gdziekolwiek. A, tu mam. W łapie. Kawusię suszyć. O, i suszona ryba też się zrobiła. Kawusia na szczęście nie potrzebuje żadnych tych dodatkowych soli na przykład. Solona kawusia, fuj. I myślę, że tutaj se troszkę porobimy i zajmiemy się też przy tym przepalaniem. Ja w ogóle to też mogę dać. Kolejną skórę już suszyć. I myślę, że się zajmiemy przepalaniem i budowaniem do przepalania miedzi. To mógłbym z tego zrobić ciekawe. A to się dowiemy później. Na samym odcinku. Tymczasem dzięki, że byliście, dzięki, że oglądaliście. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jak tak, zostawcie łapkę w górę, subskrybujcie, komentujcie. Do zobaczyska. A, to jeszcze muszę tutaj zrobić. Do zobaczyska w kolejnym odcinku. Nara. Muszę się przespać.